Cześć, siema, Tibi z tej strony. A przed wami kolejny odcinek z Wiedźmina 2, Zabójców Królów. Dobrze cię widzieć. Witaj, Wiedźminie. Twój miecz na pewno się dzisiaj przyda. Miałeś powęszyć i dowiedzieć się, kto próbował zabić Fortesna. Rozpuściłem Wici, a jakże? I co? Ciężka sprawa. Mówiłeś, że znasz ludzi, którzy mogą pomóc. Mogę cię doprowadzić do każdego, że się mieszka w Temerii. Problem w tym, że zamachowiec nie był stąd. Pewien jesteś? Jak tego, że cię widzę? Foltest kończy oblężenie? Powiadają, że dzisiaj pójdziemy do szturmu. Ja tam wolę siedzieć przy ognisku, niż nadstawiać gardła. Zlecenie wykonane. Utłukłeś kuroliszka. Pięknie. Ciężko było? Zwykła wiedźmińska robota. Zapłacę ci, jak tylko skończymy z lawaletami. Nie pożałujesz. Wolałbym wcześniej. Żołnierz na wojnie to nie jest pewna lokata kapitału. W ogóle my coś od niego dostaliśmy, czy nie? A, dostaliśmy chyba. Z tego co wiem. To się zaczynało ogólnie mając 250 koron. Tfu, orenów. Bo po prostu... obojętnie ile by się kasy nie zdobyło w pierwszej części Wiedźmina i zaimportowałoby się save, czyli zapis do drugiej części Wiedźmina, to i tak zaczynaliśmy z ilością 250 orenów. Dobra, teraz sobie weźmiemy, zrobimy doświadczonego, a przynajmniej po prostu... zrobimy część właśnie rzeczy potrzebnych na umiejętność doświadczony. Tak, dużo mniej wiedźmiński wiedźmin, co nie? Dobra. Dobra, Dratfalej. Jakiś siłacz, który się siłuje na ręce. Taka fajna szkatułeczka do wzięcia. 4 oreny i 2 dratwy. Dobra. Wszystkie ziółka sobie będę po drodze zbierać, bo akurat tutaj to nie ma aż tak wielkiego deficytu, jeśli chodzi o nadmiar ziółek, jak w pierwszej części Wiedźmina. Król na ciebie czeka, przy hulej grodzie. Będzie wam odpuszczone. Do boju. Ej, to ty rozbiłeś. Piękny dzień na bitwę. Nie bójcie się, ekscelencjo. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję, panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szermierkę słowem i piórem. Pełnię rolę posłańca pokoju. Bzdura. Jesteś emisariuszem białego płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Cesarza Nilfgaardu, który krwawo podbił ponad tuzin wolnych królestw. Przynosząc im prawo, kulturę i przede wszystkim pokój. Podobno. Wreszcie jest. Zdrajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać zdrajcom! Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet 2 razy na minutę. Ma jednak pewną wadę. Wasza wysokość, proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że wasza wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. 2 lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie! Co sądzisz, ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A
co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. Nawiązanie do Napoleona, tak? Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwoł? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii. Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Ha. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianujecie dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. I patrzcie, bo w ogóle jest taka fajna różnica pomiędzy pierwszą częścią Wiedźmina a drugą, że jak się klikło w pierwszej części Wiedźmina na jakąś postać i ta coś mówiła, to się usta nie ruszały i nic, tak? A zobaczcie na przykład teraz. Głowa do góry, Wiedźminie! Już dużo bardziej realistycznie, prawda? Jego wysokość mnie zapamiętał. Taki zaszczyt, taki zaszczyt. Wasza wysokość, proszę wybaczyć śmiałość pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy... To nie są żadne bękarty! To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy, panie. Proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i... W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem. Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Dzięki Geraltowi z Rivii moja córka Adda żyje i jest żoną Radowida Redańskiego. Rozumiem. Obawiam się, że nie, ekscelencjo. Wiem, że młody królik tylko czeka, aż wyciągnę kopyta. Król Radowid Redański z całą pewnością życzy waszej wysokości zdrowia i długiego życia. To nawet nie było śmieszne, ekscelencjo. Stare rody nigdy nie uznają redańskiego króla. Adda będzie musiała się zadowolić Redaniu. Zrozumiałem. Kwestia dziedziczenia nie jest jeszcze ustalona. Wasza wysokość, proszę o pozwolenie na odejście. Zezwalam. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Triss Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? Niespecjalnie. Ekscelencja spocił się ze strachu, ale to zostanie między nami. Ha! Widzę, że humor ci dopisuje. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? Triss zrobiła sekcję. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? A co ja wam kurwa zrobiłem? Nieważne. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Triss złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się zdrajcami. Jak strzelacie, łamagi! Żołnierzu, luneta! Co tam się dzieje? To Echeverry! Łap, Wiedźminie! Walimy w czerwony pióropusz! Skorwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Mów, ile podnieść! No... I cała magia, żeby trafić poprawnie, polega na tym, że jak macie tą kreseczkę, poziomą kreseczkę przy dwójce, nie? To widzicie ten tutaj pióropusz? O, tu, dobra, tu gdzie jest sam środek, zobaczcie, tu jest pióropusz, nie tu gdzie jest sam środek teraz tych kreseczek. To teraz to skrzyżowanie kreseczek, o tutaj, musi być na tym pióropuszu i wtedy trafimy. O. 1,5 stopnia. To lewe, środkowe skrzyżowanie kreseczek. I patrzcie. Trafiliśmy bydlaka? Zdjęty. Ha! O jednego zdrajcę mniej! Do boju! Za mną, Wiedźminie! Pięknie jest zrobiony dubbing Króla Flotesta w tej części.
Naprawdę, bardzo mi się podoba. Wiesz, Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne. Jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echeverry. Szlachetni, współczujący. Powiedzieli, zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać. Prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu koloru. Zagroż srebrny za Temerię! Nami No, skąd ja to znam, że kobiety chcą tego, czego ktoś nie może im dać. I potem mówią, że to jest tego kogoś wina. Mimo, że nawet na to wpływu nie miał. No, ale co ja będę gadać, nie? Czołem, żołnierze! Czołem, królu! Fajna rozmowa króla z żołnierzami będzie. Uwaga, dojeżdżamy wszyscy do broni i zacznie się sieczka. Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. O, i zmieniła się zbroja. Na tą podstawową, ale miecze już zostały te, na które zmieniłem. Ta ścieżka dźwiękowa podczas walki, najlepsza w Wiedźminie 2. Dobra, zbroja kruka. Weźmy sobie znoszone spodnie, spodnieczki. O, ich wypchnęli, pechośki. I zobaczymy, jak trudny jest Wiedźmin 2 na poziomie trudnym. No jak na razie to wszystko na hita bierzemy, albo na 2, maksymalnie na 3. Co nie? Spokojnie, teraz sobie jaja robię. Sforsujcie bramę do centralnej wyspy. To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie. Za Temerię. Lordzie Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu. Geralt, panowie, za mną. Pochwałę. No. Czyżby się ścięło? Cofnąć się do kurwy nędzy!
Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Balista pomogła oficerowi. Czemu on mówi tak szeptem? No ludzie, jak mnie to wkurza w tej grze. Dobra, nieważne. Czyli powiedzmy ma jakieś 30-40 sekund dodatkowego czasu na nagranie, bo musiałem wczytać grę i... No bo się po prostu zcięło. Po prostu tamta trójka żołnierzy Foltesta, która miała zginąć, nie pobiegła w kierunku tych strzelców i no. I się nie odpaliła scenka, która miała się odpalić, nie? Nie ma. Widzieliście jak pięknie? Ledwo co się odwróciłem i od razu wsparowałem cios. Naprawdę, ten system walki jest fajny, tylko jest strasznie niedopracowany i można w nim robić naprawdę świetne akcje. Można po prostu w nim robić takie akcje, które wyglądają tak pięknie, tylko po prostu... O, dobra. Znaczy nie mówiłem akurat o tej akcji, ale... Bardziej chodzi mi po prostu o to, że czasami, mimo że trzymamy parowanie, to Geralt nie paruje, nie? To jest po prostu smutne. I nie mówię akurat o tym teraz, jak nie mamy wykupionego talentu na parowanie ze wszystkich kierunków, ale na przykład o sytuacjach, kiedy mamy wykupiony talent na parowanie ze wszystkich kierunków, a mimo to Geralt tego nie paruje. Bo coś się zbagowało, no i tyle, i umierasz, gościu. Bo zostało ci, załóżmy, nie wiem, 10 punktów żywotności, a parowanie się zbagowało i Geralt nie sparował. Bo nie, i tyle. O, widzicie? Albo też Ardem namierzył martwe ciało żołnierza, nie? I zamiast po prostu ten rycerz, żeby zgarnął z Arda, to ciało martwego żołnierza zgarnęło z Arda i przez to dostaliśmy hita, nie? Bardzo niedopracowana część, najbardziej, ale idzie w nią grać. Też ma sporo plusów. Ładnie też są dopracowane, zobaczcie na ten runiczny Sea Hill. Są dopracowane zabrudzenia modeli. Na przykład właśnie... zabrudzenia modela miecza, czy coś takiego, nie wiem, modelu miecza. A to jest irytujące strasznie. Chciałem w tamtego, a tarczownik zgarnął z Arda. Gin. Tak, i teraz tego można fajnie skarczyć. No. Mniej więcej tak by to wyglądało. Jakieś coś do zlutowania? Nie. Dobra. A to akurat fajnie jest zrobione, tak. O, właśnie. Z tym spowolnionym tempem. Tutaj akurat redzi się popisali. Na wieżę, chłopy! Na wieżę! Bogowie są z nami! No sobie weźmiemy jeszcze tutaj ten easter egg. Fie. Nigdy się nie nauczą. No właśnie, nowa umiejętność, asasyn tutaj. Czyli po prostu jak bijemy w plecy, to bijemy 50% mocniej. Czyli nie bijemy, z tego co wiem, z tego przynajmniej co liczę, to nie bijemy 200% w plecy w tej chwili, jeśli chodzi o nasze obrażenia, tylko 300%. Właśnie krąg tutaj weźmiemy. Tak, i będziemy powoli odcineczek kończyć. No. Oni zostawili jakiś lód? Nie zostawili, dobra. No właśnie, kurczę. Te frajery tu jeszcze są. Cyk. O, i z tym gościem możemy się fajnie pobawić. Lot. Jesteś pod dobrymi skrzydłami.
No właśnie. Więc dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Do następnych filmów w serii. Na razie, siema, cześć i pa, pa!